Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. Bany News, wobec którego nawet ja nie mogłem przejść obojętnie. World of Tanks zmieni swoją nazwę w związku z często pojawiającymi się pytaniami odnośnie przyszłości gry World of Tanks. Firma Wargaming.net pragnie rozwiać wszelkie wątpliwości i ogłosić, iż Wasz ulubiony tytuł definitywnie zmieni swoją nazwę z dniem 15 lipca 2017 roku. W związku z zakończeniem trwającego 6 lat procesu sądowego z firmą Apple i niekorzystnego wyroku dla firmy Wargaming.net wynikającego z patentu USPP14757P2 zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w dniu 6 grudnia 2002 roku, stara sprawa, jesteśmy zmuszeni zmienić nazwę naszego flagowego produktu. Wiedziałem, że Apple jest takim trochę trolem, jeśli chodzi o patenty, patentuje mnóstwo rzeczy, ale nie sądziłem, że opatentuje nazwę World of Tanks. W okresie przejściowym trwającym od 15 kwietnia do 14 lipca 2017 roku nazwy będą używane naprzemiennie. Po 15 lipca obowiązującą nazwą gry będzie World of Premium Tanks. W zasadzie no, dość trafiona nazwa, patrząc na to, co się dzieje ostatnimi czasami z czołgami w grze. Tworząc nową nazwę, bazowaliśmy przede wszystkim na nowej polityce Wargaming.net, która ma polegać na zastąpieniu czołgów z drzewek technologicznych wszystkich nacji czołgami premium, możliwymi do zakupu w sklepie premium oraz w grze. Czyżby jeszcze większy skok na kasę? No w zasadzie tak to wygląda. Type 59 w sklepie premium, jednocześnie realizując ostatnią wolę Steve'a Jobsa, która została zawarta w jego testamencie z dniem 15 lipca 2017 roku. Czołg Type 59, czyli czołg średni, czyli średni czołg chiński, zostanie udostępniony do zakupu w sklepie premium. Myślę, że nie będę zbyt wiele mówił. Ostateczną ocenę pozostawiam Wam. Nazwa moim zdaniem dość adekwatna, jeśli chodzi o nową politykę. Pogrzebię trochę, dlaczego World of Tanks zostało opatentowane przez firmę Apple. Ja się z Wami żegnam w tym momencie. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Niezmiennie mnie to motywuje, pomaga w rozwoju kanału. I do następnego odcinka. Pozdrawiam, bany.